Dzień dobry, witajcie. W nowym cruisingu z Baldwinem dzisiaj spotkamy się z kolejnym wspaniałym samochodem, który stoi tutaj już tuż obok, a za nami przykład tego, w jaki sposób odbywa się recykling ubrań w tym jakże uroczym kontenerze. Zima chrzęści pod nogami, lód i ubrania czekają na swoich nowych właścicieli, a my wybierzemy się w podróż dzisiaj station wagon, czyli samochodem kombi, bardzo rzadkim i bardzo ciekawym. Zobaczcie. Oto nasz dzisiejszy bohater, Fiat. Właśnie, jaki to Fiat? Pytanie do właściciela. Dzień dobry. To jest oto przykład pięknego Fiata Tempry. Tak, Fiat Tempra. Jesteś jego nowym właścicielem od 3 miesięcy. Wiem, że przyprowadziłeś go z Kłodzka. Opowiedz trochę więcej o tym jakże interesującym samochodzie. Widzimy silnik. Dość nietuzinkowe auto, tak. Standardowo silnik zamontowany jest z przodu. Jest to silnik 1.8, oczywiście jest zagazowany w celach jakże ekonomicznych. No, kupiłem go dlatego, nie ukrywam, że jest to auto dość nietuzinkowe. Na pewno dosyć rzadkie. Nie jest tam blacharski, bo jest blacharsko, był naprawdę bardzo zadbany. Jest dalej. Dobrze. Zwróćcie uwagę na ten przód. 5 skośnych pasków znamienitych i od razu wskazuje nam na to, że mamy do czynienia z Fiatem. Spójrzmy trochę może na początek właśnie na silnik. Widzę, że są dwa wałki w głowicy w tym motorze, czyli jest cylindrów 4 na dwóch wałkach osobno wyprowadzonych na górę. Co my tutaj mamy? Instalacja gazowa, to jest chyba filtr, tak? To jest filtr gazu, tak. Akumulatorek, filtr powietrza, tam mamy spryskiwacz i chłodzenie cieczy. Co tutaj ciekawego możemy powiedzieć o tym silniku? Dosyć mocno upakowane jest wszystko. Widzę, że byłoby ciężko gdzieniegdzie rękę tutaj zapuścić. Dosyć ciasno, ale zwarcie, prawda? Także tak to wygląda. Dobrze, zwróćmy uwagę teraz na... Ja może zamknę. Zwróćmy uwagę na to, jak ten samochód wygląda z boku. Piękna linia lat 90. i 80. pokazuje nam tutaj w tym jakże pięknym burgundowym metalik kolorze. Samochód wygląda bardzo ciekawie, nie widać nigdzie żadnych ognisk rdzy. Ma już 20 lat i trochę to widać po tych otarciach, przetarciach i ryskach. Tutaj jakaś przygoda na błotniku. Co to się stało? Bo chyba jakieś uderzenie, czy nie mam pojęcia, nie wiadomo, co tutaj mogło się stać. Ale coś się w każdym razie stało, mamy przykrzony błotnik i kierunkowskaz. Widzę opony zimowe, wersja SX. Czy coś wiadomo na temat tego, co to za wersja, o co chodzi z tym SX? Niestety nie wiem nic, co to jest za wersja, ale jest to dość bogata wersja, jak na tamte czasy oczywiście i jak na Fiata. Zobaczymy w środku. W środku jest dużo ciekawych rzeczy. Tutaj zwróćcie uwagę, przyjeżdża pociąg Polnicz Transu, bo jesteśmy bardzo blisko Legnickiej Huty, która tutaj jakże uroczo raczy nas różnymi metalami ciężkimi i różnymi ciekawymi wypustami z tego oto komina. W pięknym słońcu skrzy się ten jakże rzadki i ciekawy pojazd. Proszę, tutaj pewien pan popisuje się swoimi umiejętnościami, a my podążymy tutaj. Zobaczcie, o ile drzwi są metalowe, to ten cały panel boczny jest już z plastiku. Po to, żeby było lżej, po to, żeby można było chyba więcej zapakować. Klapa jest metalowa, tak? Z tego co mi wiadomo, ten element na pewno jest metalowy. Jeżeli on się tutaj też. Wygląda na to, że otoczenie tutaj pod spodem może być metalowe. Tak, siłowniki chodzą dosyć ciężko, ale klapa nie jest nita. I zwróćcie uwagę na to, jakże ogromną przestrzeń ładunkową, która próg ładunku obniża się po opuszczeniu tej jakże interesującej klapy. Można sobie usiąść, można sobie nawet zapalić, pogadać. Piękna ławeczka się wytwarza. No tutaj można bardzo wiele przyrzucić. Tutaj jest koło zapasowe pod spodem, tak? Co jest ciekawe, tutaj jest butla, a miejsce na koło jest w boku, także jest świetne. I mieści się taka dojazdóweczka, tak nie? Tak jest. To jest interesujące. No to świetnie, nie przeszkadza. Nie przeszkadza, oczywiście. Tutaj jeszcze są dodatkowe takie... Tu jest miejsce na apteczkę, której niestety nie ma, ale jest olej na dolewki. Tak, można sobie olej przywieźć. Zwróćcie uwagę, ile miejsca, roleta. Roleta też jest bardzo interesująca, niestety z racji wieku jest zmęczona. No to już jest po prostu typowe. Tutaj dalmatyńczyk smutny sobie
jesteście z Płocka, z Autocentrum Wałbrzych, ulica Ludowa 58. Ciekawe, czy istnieje wciąż ten dealer Fiata. Jeżeli istnieje, to serdecznie go pozdrawiamy. Zwróćcie uwagę tutaj właśnie na napis Tempra SW Station Wagen 1.8 IE, czyli samochód na wtrysku. Tak, tutaj z boku widać wlew paliwa oraz ukryty, ale wręcz dumnie pokazujący się koreczek gazu. Nie ma się czego wstydzić, trzeba jeździć ekonomicznie w przypadku takich samochodów 1.8, gdzie dosyć wysokie jest OC i dosyć wysokie jest także oczywiście spalanie. Dobrze, ja wpuszczam Marka do środka. A pytanie. Pytanie, proszę bardzo. Skąd masz tą rękawiczkę? Rękawiczka nowa zupełnie została przed chwilą przeze mnie znaleziona i poddana recyklingowi po to, żeby mieć wspaniały wskaźnik, czyli cruising z Baldwinem. Baldwinem ma też swoje zdobycze. Możemy coś zdobyć, znaleźć. A idziemy coś dalej poszukać? To możemy poszukać, zobaczcie. Ma to do siebie, że możemy spotkać dużo ciekawych rzeczy. Jeżeli potrzebujecie kamizelkę na rower, albo żeby nie zapłacić mandatu podczas wędrówki poboczem, zapraszam tutaj do tego kontenera koło Huty w Legnicy. Jest w czym wybierać. Są bardzo interesujące, nowe, dostarczone ciuchy. Można pogrzebać na przykład ten pajacyk, jakieś elementy kabli, paski. Jeżeli na Sylwestra nie masz się w co ubrać, to tutaj z całą pewnością dużo ciekawych rzeczy można znaleźć. Widzę interesujący sweterek w norweskie wzory, jakaś marynarka, kurtka, pasy. Co wybierzesz dla siebie? No ja akurat jestem już ubrany, ale wszyscy ci, którzy są goli i weseli, z całą pewnością tutaj mogą się zaopatrzyć. Mogą też przy okazji się umyć, bo wanna jest tutaj zaraz obok. Tutaj można się podrapać po plecach. Piękny zagajniczek i zobaczcie tutaj przystanek, samotny przystanek autobusowy, w którym można oczekiwać na to, że może ktoś nas gdzieś zabierze. Dobrze, wyruszamy Fiatem Temprą na podróż niezbyt długą, niezbyt daleką. Pokażemy trochę jego wnętrza, tak? A butów nie chcesz? Buty są niepotrzebne, mam buty zupełnie dobre, więc spokojnie. Bez zgryźliwości, uszczypliwości, to bardzo przydatne miejsce, gdzie myślę, jak w paśniku wielu potrzebujących ubrań zaopatruje się w tego typu rzeczy. Popierajmy kontenery, właśnie żeby były otwarte, a nie wiadomo dlaczego pozamykane i tylko uprzywilejowani mają dostęp do tego dobra, które jest tam zgromadzone. Dobrze, wsiadajcie do środka. Ja wsiadę za kierownicę. Dalej za kierownicę, oczywiście. Możesz zamknąć za nim drzwi. Oczywiście. Oj, tak. Szerokie, wielkie wrota, jak od stodoły. Och, tak. Widać wszystko ładnie? Może zdejmę czapeczkę. Czy ciebie widać ładnie? Nie, czy wszystko widać ładnie, jeśli chodzi o samochód, bo akurat mnie to tam nie musi być ładnie. Dobrze. Hamulec ręczny. Zwróćcie uwagę na deskę. Deska jest w tak zwanym digitalu. Czyli wszystkie parametry samochodu zobrazowane są za pomocą wyświetlacza elektronicznego. Postaramy się to zapalić, ten samochód. Sprzęgło chodzi dosyć twardo. Dobrze. O! Coś się dzieje. Szyby działają, szyby w prądzie. Czy jest wspomaganie? Chyba nie jest, ma. Jest wspomaganie, jest... A jak włączyć światło? Lewą manetką, jak w Japończyku. Tak? Trzeba obrócić. Dobry. O, tak jest. Dobrze. Jest. Mało tutaj widać, bo słońce nam świeci. Przebieg jest 68 tysięcy, ale myślę, że brakuje co najmniej jedynki albo dwójki nawet. Tak, wyświetlacz wyświetla dobrze. Maksymalnie 199 tysięcy. Jedziemy przez tą wannę. Po przekroczeniu 200 tysięcy. O tak. O tak. Po przekroczeniu 200 tysięcy znika jedynka z przodu i mamy taką sytuację, jak widać, że samochód ma udało się przebieg 68 tysięcy. Fiat Tempra także brodzi poprzez pola lodowe. Możemy sobie tutaj przejechać. No pięknie. Uderza mnie w głowę. Ale zobaczcie, hamulce są dosyć sprawne. Warto je wypróbować przed nieznanym samochodem, podróżą nieznanym samochodem. Dobrze, my skierujemy się w lewo, kierunkowskaz w lewo. Tak, hamulce są sprawne, zawieszenie jest sprawne. Po zakupie musiałem wykonać dużo napraw. Wiem o tym, że kupiłeś samochód w Wałbrzychu. Tak. Jak dużo kosztował? Ile trzeba było zapłacić za samochód? Kupiłem za 2100 zł, o ile dobrze pamiętam. Tak jak mówiłem, urzekł mnie stan dla
Yamaharski, bo jest naprawdę dobry, ale dopiero po zakupie zacząłem sprawdzać wszystko dokładnie. Tak, musiałem zrobić całe kompletne zawieszenie z przodu. Z tyłu na szczęście nie musiałem robić nic. Całe kompletne hamulce, włącznie z regeneracją zacisków, bo też były w kiepskim stanie. Oczywiście rozrząd, który też już był zmęczony, oleje, filtry. Czyli standardowa procedura przy zakupie nowego, ale nie nowego samochodu. Bierzemy teraz koło huty. Tutaj stoi jakiś piękny spatynowana, polska policja zgnita jak trzeba, a my podążamy w kierunku Legnicy, jadąc tym station wagonem. Co ciekawe, wrażenie mam trochę podobne do podróżowania jakby polonezem. Polonezem kombi z tyłu jest dosyć duża buda, ale lekka, bo dużo elementów jest plastikowych, więc właściwie jej nie czuć. Samochód jest dosyć zrywny. Wydaje się, że ten silnik 1.8 nadaje mu dosyć dobrą dynamikę i wystarcza po prostu do normalnej jazdy. Siedzi się wygodnie, może troszeczkę tak jak w Uno, mam pewne wrażenie. Nie ma zbyt dużo miejsca, ale komfortowo się podróżuje. Tutaj te elektroniczne wskaźniki trochę nas uwodzą swoim miganiem. Pokazują tutaj parametry, jest obrotomierz, jest prędkościomierz, światła, oczywiście też stan benzyny, akurat mruga nam tutaj rezerwa i temperatura silnika, która tutaj jest mniej więcej około teraz 70 stopni. Co nie dziwi, bo na dworze jest lekki mrozik, a my podróżujemy sobie dalej. Jest podłokietnik, bardzo wygodny, można sobie oprzeć i naprawdę można wygodnie podróżować. Wszystko jest dosyć komfortowo, dosyć cicho, nic nie tłucze, zawieszenie dobrze wybiera przeszkody. Jest dosyć, nie jest zbyt miękkie, ale tak powiedziałbym o średniej twardości. Gdzieś mniej więcej pomiędzy Skodą Felicją a Mercedesem 224 klasyfikowałbym komfort. Jednak w wyższych stanach średnich. Bardzo, bardzo przyzwoity zakup. Gratuluję. Gdzie wypatrzyłeś ten samochód? Gdzieś w internecie? Czy... Tak, wypatrzyłem go. Szukałem kombi z powiększenia rodziny. A to dopiero się spodziewasz? Nie, już jest od 4 miesięcy powiększona. Aha, czyli jestem bardzo zadowolony. Córka czy syn? Co się... Pozdrawiam syna. Aha, syn. Także za dużo rozumiem. Bardzo się cieszę. Gratuluję. Tak. Powiem szczerze, no tak jak mówiłem, bardzo lubię nietuzinkowe auta, to przybyło moją uwagę, bo były bardzo ładne zdjęcia, bardzo ładny stan blacharski, nic więcej nie widziałem na ten temat. Właściciel zapewniał, że wszystko jest tip-top, igła tak A zwana. A jak było naprawdę? Jak było naprawdę, jestem zadowolony z zakupu, także nie było tak źle. Wiadomo, zawsze trzeba coś robić, nie są to nowe auta. No, szczególnie w samochodzie, który właściwie faktycznie ma 20 lat już. Kolejna zaleta to sekwencyjna instalacja gazowa. O! No właśnie, auto z gazem, kombi za 2000, tak. Faktycznie to jest niezła cena. Też musiałem robić, zregenerować ją, powiedzmy, zregenerować parownik, zregenerować wtryskiwacze, bo auto na początku paliło od 19 litrów do 19 litrów gazu, także bardzo dużo. A teraz? W tej chwili jest około 13, ale miałem tylko jedno tankowanie, z którego policzyłem, reszta nie była pełna, także nie da się sobie policzyć spalania, ale myślę, że w granicach 13, także dokładnie. Nie jest to mało dalej, ale podejrzewam, ale że jest już nie będzie. Akceptowalne. Przecież to 13 litrów gazu to jest i tak całkiem przyzwoity wynik, jak na nawet współczesne samochody. No bo jest dosyć duży samochód i dosyć duży silnik. Oby tylko nic się z silnikiem nie stało, bo przebieg 260 tysięcy, prawie 260 tysięcy, to już jest dosyć dużo. Tak? To znamionuje, że coś się może kiedyś tam zdarzyć. Chociaż myślę, że to są stare, dobre Fiaty. Kiedyś, zobaczcie, Fiat miał ambicje robienia samochodów nie tylko dla zabawy, ale robił właściwie całą gamę w Lancii i w Alfie Romeo, jeszcze bardziej ekskluzywne wersje. Wspominałeś o tym przed nagraniem, że bardzo wiele części pasuje też z innych modeli. A może pojedziemy sobie tutaj w prawo. Z innych modeli. Jakie są modele bliźniacze do tego Fiata? Generalnie z grupy Fiata Lancia. Wielu kierowców, którzy myślą o tym, żeby zakupić jakiś starszy samochód, obawiają się tego, gdzie ja dostanę części,
które przede wszystkim zawsze było zajeżdżane, to był samochód dwuroboczy, który po prostu służył do tego, żeby jeździć, żeby z nim się po prostu nie bawić. Nie. To też jakieś dziadki, tym czy tak zwanym też nie był grzybowozem, bo to po prostu ma jeździć, wozić, prawda? Więc są przeważnie bardzo mocno zużyte, nazwijmy to tak. No tak, pod górkę tutaj wspina się bardzo dobrze, silnik nie wyje, ma odpowiednią moc, fajnie wybiera nierówności, jest dosyć cicho. Właściwie ten samochód jest lepszy od Felicji, co konstatuję z dużym zaskoczeniem. Powtórz to! No muszę to powtórzyć, ten samochód jest lepszy od Felicji. No dobrze, przyjechaliśmy się kawałek, bardzo Ci dziękujemy. Czy jedziemy jeszcze gdzieś dalej? Ile zostało nam materiału nakręconego? Mamy 16 minut. Aha, no to dobrze, no to będziemy powoli się żegnać. Zajedziemy tutaj na taki nasz speed point, gdzie będziemy sobie mogli się zatrzymać, jeszcze chwilę porozmawiać. Popatrzcie, no pięknie, płynnie się jeździ. Jak Marek Ci się podoba? Wygodny. Wygodny, prawda? Cichy. No, cichy, wygodny samochód za 2000 zł to jest naprawdę tak, okazja. Też muszę to powiedzieć, że jadąc po ten samochód nie spodziewałem się, że będzie tak wygodny. Nie jest to Mercedes, ale jest komfortowy. Zobaczcie, czyli jednak można było i Fiat był w stanie zrobić dobry samochód, który działa, który jest wygodny. Trochę przypominają plastiki kolorem Volvo, trochę może Passata, trochę francuskie samochody przez ten digitalizowany wyświetlacz, ale to jest po prostu Fiat, całkiem fajny. Zobaczcie, a co to jest? To jest zapaszek. Aha, zapaszek, no jest fajny ten, schowana zapalniczka. Wszystko jest w dosyć dobrym stanie. Widać, że kiedyś było dosyć zapuszczone, ale widzę, że dosyć mocno to wyczyściłeś i zadbałeś o niego. No to gratuluję. Bardzo się cieszę, że są tacy ludzie, którzy doceniają motoryzację nieco nieoczywistą, egzotyczną, trochę inną. Po prostu wspaniałą. Bardzo się cieszę i widzę, że Ty też się cieszysz, że ten samochód odpłaca się za trochę wkładu, trochę serca włożonego do niego. Dlatego jeżeli macie możliwość kupienia sobie Fiata, starego Fiata, jeszcze nie takiego drogiego, bo zwróćcie uwagę, że te stare Fiaty Mirafiori i te jeszcze 132 i inne 127, to już są drogie klasyki, a ten samochód stanie się klasykiem, a na razie spokojnie może służyć, wozić powiększoną rodzinę w swoim zasobnym bagażniku kombi. Niech służy, niech cieszy, bardzo się cieszę i zapraszam kolejnych użytkowników i miłośników do zgłaszania się do cruisingu z Baldwinem. Będziemy dokładać starań, żeby pokazać samochody Wasze jak najlepiej. Zobaczcie, wszystko tutaj chodzi, pracuje, nawiew, gasi się bez takiego telepania charakterystycznego w dieslu, komfortowo, pięknie, wspaniale. Podróż do Włoch, podróż do Fiata. Ja bardzo serdecznie Wam dziękuję, do zobaczenia w następnym cruisingu, cześć.